Wyobraźcie sobie, że prowadzicie salon samochodowy, sprzedajecie samochody i macie 11 handlowców. I zapisujecie liczbę samochodów, którą każdy z handlowców sprzedaje każdego tygodnia. Te kreski oznaczają naszych handlowców i zapiszemy, sprzedaną przez każdego z nich liczbę samochodów w ciągu tygodnia. Pierwsza osoba powiedzmy, że sprzedała 5 samochodów, następna 7, następna 10. Tak zapisywalibyśmy tygodniową sprzedaż. Każdej osobie odpowiadałaby jedna liczba całkowita. Kolejną rzeczą, którą zapisywalibyśmy, byłaby mediana. Wiemy, że mediana liczby sprzedanych samochodów przez handlowców wynosi 6. Czyli gdybyśmy uporządkowali wszystkie te liczby od najmniejszej do największej, to tu by była najmniejsza powiedzmy, że to by było 4. Wymyślam teraz te liczby. Następna osoba też sprzedałaby 4 samochody, następna 5, kolejna też 5, jeszcze raz 5, potem 6, 7, 7, 8, 9 i na przykład 10. Mediana oznacza, że w samym środku tego szeregu występuje liczba 6. Nie znamy tych pozostałych liczb, przed chwilą je wymyśliłem. Wiemy, że wartość środkowa wynosi 6. Żeby było zgodnie z danymi, które posiadamy, zapiszmy tylko wartość środkową, czyli medianę. Jeżeli mamy 11 punktów pomiarowych, to mediana, czyli wartość środkowa będzie miała po 5 liczb z każdej strony. Tu będzie mediana 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, wiemy, że mediana wynosi 6. Kolejna rzecz, którą znamy, to rozstęp. Potocznie możemy go nazwać zakresem sprzedanych samochodów. Rozstęp wynosi 4. Przypomnijmy sobie, że rozstęp to największa liczba samochodów sprzedana przez jedną osobę, odjąć najmniejsza liczba samochodów sprzedana przez jedną osobę. I jeżeli posegregowaliśmy sobie wszystkie liczby, to tu jest liczba największa maksimum, a tu jest liczba najmniejsza minimum. I rozstęp to maksimum odjąć minimum. Rozstęp równa się maksimum odjąć minimum. Różnica pomiędzy liczbą sprzedanych samochodów przez najskuteczniejszego handlowca i liczbą sprzedanych samochodów przez najmniej skutecznego handlowca wynosi 4. Mając te wszystkie dane, zakładając, że nie ma wśród nich żadnego przekłamania, nie ma żadnego błędu, czy takie zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe, czy nie wiadomo, bo mamy za mało informacji. Prawda, fałsz, czy nie wiadomo. Zatrzymajcie ten film i spróbujcie zastanowić się nad tym samodzielnie. Ok, zastanówmy się teraz nad tym wspólnie. Myślę, że będzie to niezła zabawa i całkiem fajna układanka. Czy możemy powiedzieć, że to zdanie jest na pewno prawdziwe, albo że jest na 100% fałszywe, albo że zdecydowanie nie wiadomo o co chodzi i nic tutaj nie da się ocenić? Można podejść do takiego zadania na parę sposobów. Jeden z nich jest taki. Jeden z handlowców na pewno sprzedał 6 samochodów, bo mediana wynosi 6. Tutaj mamy 11 handlowców. Jeżeli liczby sprzedanych przez nich samochodów uporządkujemy od najniższej do najwyższej, to w środku będzie szóstka. Ten handlowiec sprzedał 6 samochodów. Gdyby była parzysta liczba handlowców, na przykład byłoby ich 10, to mediana byłaby średnią z dwóch liczb środkowych. Jeżeli mamy nieparzystą liczbę danych, to mediana jest dosłownie wartością środkową. To ta liczba w środku szeregu. Po jednej stronie ma 5, i po drugiej stronie też ma 5 różnych liczb. I próbujemy znaleźć taki układ wszystkich pozostałych liczb, żeby był przynajmniej jeden handlowiec, który sprzedał więcej niż 10 sztuk samochodów. Jeżeli ktoś sprzedał 6 aut, to czy przy rozstępie danych 4 istnieje taka możliwość, że ktoś inny sprzedał więcej niż 10? Pomyślmy. Załóżmy, że 6 to również minimum. Nie wiemy, czy minimum to 6. Wiemy tylko, że mediana to 6, ale spróbujmy założyć, że minimum równa się 6. Jeżeli minimum równa się 6, to ile wynosi maksimum? Pamiętajmy, że rozstęp, czyli 4, równa się maksimum odjąć minimum. Odjąć 6. Czyli w tym przypadku maksimum będzie równać się 10. Jeżeli minimum równa się 6, to maksimum równa się 10. Nie możemy wziąć pod uwagę większego minimum, większego niż 6, bo w naszym szeregu. Szóstka jest już jedną z wartości. Możemy założyć, że minimum jest mniejsze niż 6, że tu po lewej stronie są mniejsze liczby niż 6, np. 5, 4, 3 czy nawet 2 mniej niż 2 też nie może być, bo wtedy rozstęp byłby większy niż 4. Ale jeżeli tu będą liczby mniejsze niż 6, to nasze maksimum będzie jeszcze mniejsze niż 10, a my szukamy sytuacji, w której maksimum będzie większe niż 10. Pamiętajcie, że maksimum nie może być większe niż minimum o więcej niż 4, bo rozstęp wynosi 4. A ponieważ minimum nie może być również większe niż 6, to maksimum nie może być większe niż 10. Czyli nasze zdanie: przynajmniej jeden z handlowców sprzedał 10 samochodów jest fałszywe. Można też takie zadanie rozwiązać inaczej. Możemy założyć na przykład, że któryś z handlowców Sprzedał ponad 10 samochodów, na przykład, że sprzedał 11. Poprzednio założyliśmy, że minimum było równe 6, teraz załóżmy, że któryś z nich sprzedał 11 i że jest to maksimum, że maksimum równa się 11. Wtedy to zdanie byłoby prawdziwe. Jeżeli maksimum równa się 11, to ile będzie wynosić minimum? Ponieważ rozstęp równa się maksimum odjąć minimum, czyli 4 równa się 11 odjąć minimum. 11 odjąć ile równa się 4. 11 odjąć 7 równa się 4. Czyli jeżeli założymy, że maksimum równa się 11, to minimum będzie wynosiło 7. I tu pojawia się sprzeczność, bo czy minimum może wynosić 7, jeżeli wartość środkowa, czyli mediana, wynosi 6? Nie może. Jeżeli mediana równa się 6, to jeżeli mamy nieparzystą liczbę handlowców, to środkowa wartość wynosi 6. Gdybyśmy mieli parzystą liczbę handlowców, to średnia z dwóch wartości w środku takiego szeregu wynosiłaby 6, co może oznaczać, że jedna z tych wartości jest nawet mniejsza niż 6. Tak czy inaczej, minimum nie może wynosić 7. 7 to za dużo na minimum. Któraś z wartości musi wynosić 6 lub mniej. Czyli minimum też musi być równe 6 lub mniej. Czyli nasze założenie nie może być prawdziwe. Wartość maksimum nie może wynosić 11. I jeszcze raz to samo, zdanie oparte na takim założeniu nie może być prawdziwe, czyli to zdanie jest fałszywe.